Tak więc Poppy Playtime Chapter 3 jest już oficjalnie z nami, a to oznacza, że najwyższa pora, aby wyjaśnić całą fabułę tej gry. I zanim zabierzemy się za główny wątek, trzeba przedyskutować sobie wszystkie sekrety, jakie ta gra ma do zaoferowania. Tak więc w dzisiejszym materiale zajmiemy się każdym pojedynczym sekretem tej gry oraz rzeczami, które mogliście ominąć. Natomiast w materiale, który na kanale pojawi się jutro, zajmiemy się każdą kasetą VHS oraz notatką, którą jesteśmy w stanie znaleźć w tej grze. Każda z tych rzeczy jest naprawdę mega interesująca, niemniej przejdźmy może już do sedna, czyli do wyjaśnienia wszystkich sekretów chapteru 3 Poppy Playtime. Siema, tutaj Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym wreszcie zajmiemy się Poppy Playtime Chapter 3. Nim zaczniemy, wpadnijcie na mojego Instagrama, linka macie w opisie, zostawcie tam followa, bo niezmiernie bardzo chciałbym dobić tam 10 tysięcy followów, więc byłoby mi naprawdę mega miło. I skoro w dzisiejszym filmie zajmujemy się tylko i wyłącznie sekretami gry, to pociśnijmy sobie od samego początku, czyli od Smiling Critters i sekretów związanych właśnie z nimi. Smiling Critters były linią nowych zabawek w Playtime Co. Były to małe, słodkie zwierzątka, czytaj przytulanki, a jednocześnie były tak jakby głównym motywem w Playker. Jednocześnie istniały jako linia zabawek, normalnie sprzedawana dzieciom w sklepach. Każda z tych postaci miała w sobie specyficzny rodzaj gazu, albo zapachu, sprayu. Gaz raczej brzmi trochę gorzej. Aczkolwiek miało to nie być szkodliwe, a po prostu miało pachnieć. No, za wyjątkiem Catnapa, do którego to odnosi się reportaż telewizyjny, który widzimy na samym początku gry, którego prowadzący informuje o dziwnych halucynogennych właściwościach gazu Catnapa. Otóż jak się okazuje, dzieci, które zakupiły tę pluszankę, skarżyły się na halucynacje, które występowały po nawdychaniu się tego gazu. Po pojawieniu się tych doniesień, maskotka Catnapa została zdjęta z produkcji oraz ze sprzedaży, a jednocześnie usunięto go ze wszystkich materiałów marketingowych. Jednocześnie wybrane dzieci w Playker ze sprawą inicjatywy Bigger Buddies zamieniane były właśnie w Smiling Critters, jak i w inne zabawki. Jednakże absolutna większość tych zabawek w tym momencie nie żyje, gdyż została zamordowana przez Catnapa, w którego zamieniony został Theodore Campbell. Dwie ostatnie postacie, które pozostały przy życiu, to Dog Day, przetrzymywany w lochach, który w tym momencie wygląda tak, nie ma połowy ciała, nie ma nóg, jednocześnie jest kompletnie zmasakrowany, torturowany, a do jego ciała wchodzą te mini critersy. Przez co ten ostatecznie zmienia się w dość ostrego szaleńca, ale pozwólcie, że to przegadamy sobie w innym filmie. Drugą postacią pozostałą przy życiu jest oczywiście Catnap, który jest odpowiedzialny za śmierć wszystkich pozostałych Smiling Crittersów oraz obecny stan Dog Day'a. Niemniej pewną wskazówkę co do tego, co mogło się z nimi stać, jesteśmy w stanie usłyszeć po wejściu w interakcję z makietami związanymi ze Smiling Critters. Podobnie jak w drugim chapterze, są one porozrzucane po całej mapie gry i możemy wcisnąć guzik, który odtworzy audio. I w przypadku większości, przez większość czasu będą mówić miłe rzeczy, aczkolwiek z czasem wszystko przejdzie do przeraźliwego krzyku. Teraz pozwólcie, że puszczę wam kwestię każdego z nich z osobna. I remember you. Elephant always remembers. Want to know what I remember about you? Hey, I'm Chicken Chicken. Wanna go outside and hang out? It's looking pretty bad outside. I've never been outside before. Will you come with me? I'm scared. Here, follow me. I'll step out first. Hi there, I'm Piggy Piggy. Let's eat. Roast beef? Delicious! Grilled chicken? Down the hatch! Seared elephant? Yum! Flayed unicorn? Mmm! Still hungry. Hey, what do you say you and I be friends? I'm Hoppy Hopscotch! Wanna try hopping to the moon with me? On three with me! One, two, three! Heh, didn't get very far, did we? Again! One, two, three! Nope, still didn't make it. Listen, this won't stop until we make it to the moon! One, two, no, no! Don't look at your feet! None of that matters! Again, again! Jump! Jump! Dog Day says, fetch! Go, go, as far as you can! Why are you just standing there? You can't be here. You can't stay.
pass me the blue, please. Thanks. Now, can you give me some red? More red, please. Out? But we can't be out. You're hiding more red from me. I know you are. Give it here! Zdaje się, że te nagrania, które tutaj słyszymy, po prostu odnoszą się do tego, co zrobił z nimi Catnap. Niekoniecznie musiał zabić ich wszystkich, mógł jakoś ich zmasakrować, a później zrobić z Gibi to, co zrobił chociażby z Dog Dayem. Niemniej jest to mroczne. W ramach dodatków w grze znajdują się jeszcze makiety Mami Longlegs oraz Daddy Longlegs, niemniej oni nie mają absolutnie nic ciekawego do powiedzenia. Hug a day keeps the monsters away. Two hugs a day is better in every way. Hugging forever. Hugs are non-stop. I'm gonna hug you until you pop. Skoro już o dość różnych postaciach mowa, w grze przez przypadek możemy spotkać Kissimissi. I sam kiedy przychodziłem grę podczas streama, myślałem, że jest to jakaś rzecz fabularna, dopóki nie napotkałem na niewidzialną ścianę, która wykluczyła jakąkolwiek możliwość interakcji z Kissimissi, która znajduje się w Home Sweet Home. Otóż będąc w tym miejscu, kiedy trochę pobłądzimy, musimy przejść przez pewne drzwi i wówczas znajdziemy się w pomieszczeniu, w którym za pudłami znajduje się Kissimissi przyglądająca się zdjęciu pewnej dziewczynki. Tuż za Kissy na ścianie znajdują się malunki, rysunki pewnego dziecka właśnie ją przedstawiające oraz zdjęcie tej samej dziewczynki z tej samej fotografii, którą w tym momencie trzyma Kissy. I nie, to nie jest jakiś zbieg okoliczności, to ma znaczenie. I dokładniej chodzi tutaj o to, że Kissy wróciła do tego samego pokoju, w którym niegdyś mieszkała, kiedy była jeszcze zwyczajnym dzieckiem, zanim przemieniono ją w Kissimissi. Ona cały czas to pamięta i odwiedza miejsce, w którym niegdyś dane było jej mieszkać. W razie czego dziewczynka z fotografii to właśnie Kissimissi jeszcze zanim została przemieniona w zabawkę. Równie dobrze można się to odnosić do tego, że dziewczynka, która niegdyś mieszkała w tym pokoju, była jakąś bliską przyjaciółką Kissimissi, aczkolwiek zmarła najprawdopodobniej w wyniku wydarzeń z The Hour of Joy. Niemniej sam osobiście bardziej szedłbym w kierunku tej pierwszej teorii. I nie możemy z nią wejść w jakąkolwiek interakcję, a zresztą później, kiedy spotykamy ją już razem z Poppy, ta sapie się do nas i chce nam odgryźć płat czołowy. Co do Home Sweet Home, znajduje się tam jeszcze jeden sekret, który usłyszeć możemy w trakcie tej koszmarnej sekwencji po nawdychaniu się gazu Catnapa. To dokładnie ten moment, kiedy pojawia się wyimaginowany Hagiwagi i tak dalej. Wówczas, błądząc po niekończących się korytarzach, słyszymy audycję radiową, której prowadzący opowiada przerażającą historię odnośnie zmasakrowanego ciała odnalezionego w posiadłości zmarłego już Eliota Ludwika. Zasadniczo tych audycji radiowych jest kilka, niemniej szczególna jest ta, która jest bardzo specyficznie zakłócona. Tuż obok radia, z którego wydobywa się dźwięk tej audycji, znajduje się wydrapany najpewniej przez Catnapa w podłodze napis „Prześladuje cię poczucie winy”. I oczywiście jest to nagranie puszczone od tyłu, niemniej kiedy my puścimy je od przodu, czytaj, no, po prostu je odwrócimy, otrzymamy następującą wiadomość. You were supposed to be here. Why weren't you here? You missed the event. You missed the meeting. You missed the party. You have no right to be here. 8 sierpnia 1995. To właśnie tego dnia miejsce miał incydent w placówce, który raz na zawsze zamienił Playtime Co. no w to, czym jest teraz, kiedy zabawki zbuntowały się i dokonały absolutnej masakry w środku.
A to, co w tym momencie jest odtwarzane w radiu, brzmi jak oskarżenie, bądź taki wyrzut w kierunku głównego bohatera, który w momencie, kiedy to wszystko miało miejsce, nie był obecny w placówce, przegapił to wydarzenie, a teraz bezczelnie po 10 latach powraca do placówki, kiedy wszyscy jego koledzy z pracy, bo tak, on kiedyś tam pracował, nie żyją. Jak miałbym strzelać, jest to tekst mówiony przez jakiegoś jego znajomego z pracy, który oczywiście już nie żyje, aczkolwiek pod postacią ducha wali w jego stronę oskarżeniami. Równie dobrze mógł być to jednak prototyp, który w ten sposób mówi do naszego głównego bohatera. I co do jego głosu, znajduje się tutaj pewien inny sekret, tylko on znajduje się na kasecie i to niestety przedyskutujemy sobie dopiero w odcinku, który pojawi się jutro, więc koniecznie musicie go zobaczyć, bo będzie naprawdę mocne. Idąc dalej, w szkole znajduje się makieta Miss Delight, czyli tej creepy nauczycielki, z którą będziemy musieli poradzić sobie w szkole, a później przytrzasnąć ją drzwiami. To nigdy tak nie zrobił, przecież tak się robi. Czemu ja to powiedziałem? Miss Delight to nauczycielka anatomii, która ma nam do powiedzenia kilka ciekawych rzeczy. Hello students, find my sisters and I to learn facts across a variety of subjects. Press my button to hear some facts on anatomy. Did you know that there are 60,000 miles of blood vessels in the human body? For comparison, the earth around the equator is almost 25,000 miles. The smallest bone in your body is the stapes in your ear. Still, damage it and you risk losing your hearing. To żeś zapierdoliła ciekawostkę, koleżanko. Jak się okazuje, Miss Delight jest zamknięta w szkole po dziś dzień, dopóki my jej nie uwolnimy, czytaj, nie przytrzaśniemy jej drzwiami. Jednakże, jak się okazuje, pod koniec gry Miss Delight brała udział w Hour of Joy. Kto by się spodziewał? Wraz z jej innymi siostrami, nauczycielkami, zostały zamknięte w tej samej szkole przez Catnap. Co się z nimi stało, nie wiadomo, ale pewnie wiadomo. Generalnie wszystko wieścione jest na oddzielnej taśmie VHS, niemniej ja wiem, że to może być dość ciężkie, aczkolwiek kasetami oraz notatkami zajmiemy się w filmie, który na kanale pojawi się już jutro. Więc koniecznie bądźcie na kanale, bo jutrzejszy film będzie dosyć mocny. A później w poniedziałek lub wtorek na kanale zobaczycie pełne wyjaśnienie fabuły całego chapteru trzeciego. Teraz przejdźmy do sekretów Catnapa, który wcześniej za życia był dzieckiem o imieniu Theodore Grumble. Niemniej został wciągnięty do inicjatywy Bigger Buddies po wypadku, którego doznał po jego nieudanej ucieczce z Plaker. Przeistoczony wówczas został w Catnapa i teraz jest jednym z głównych gigaczadów w placówce i pełni on funkcję proroka prototypu, którego zresztą traktuje jako Boga, a w pewnym momencie widzimy, jak modli się do niego tuż przed ołtarzem, który sam dla niego zbudował. Jest to ołtarz składający się z ciał pozostałych zabawek, między innymi jest tutaj PJ Pagapilar, czy chociażby Mami Long Legs. Catnap spełnia wszystkie życzenia prototypu, nazywa go Aniołem Zbawienia. I dokładnie w tym momencie, przechodząc przez most, patrząc w lewo, możemy zobaczyć Catnapa, który modli się do niego. A ta cała obsesja Catnapa wokół jego boskiej obecności wzięła się z tego, jak dowiadujemy się od Oliego, że prototyp wcześniej ocalił Catnapa od jakiegoś tragicznego wypadku i poniekąd dał mu drugie życie. Raczej był to dokładnie ten wypadek, którego Theodore doświadczył podczas wspomnianej ucieczki, o której dowiedzieliśmy się w ARG wokół chapteru trzeciego. Teraz prototyp jest jego bogiem, a ten heretyków, czyli tych, którzy tak naprawdę nie wierzą w jego boskie istnienie, traktuje w taki sposób jak chociażby Dog Day'a, torturując ich i trzymając ich w lochach. Jest to naprawdę mocne. I w tym momencie naprawdę bardzo chciałem, żeby zostawić ten odcinek, który pojawi się jutro, ten, który dotyczy taśm VHS, które naprawdę mają bardzo sporo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Aczkolwiek skoro dotykamy już tematu tej obsesji Catnapa, muszę pokazać to w tym filmie. Otóż w grze znajduje się sekretna kaseta VHS, którą naprawdę bardzo łatwo jest przeoczyć, niemniej odnajdujemy ją dokładnie w Playhouse'ie w tym miejscu. Później po odpaleniu jej na odpowiednim telewizorze otrzymamy wywiad nikogo innego jak Lighta Piera z samym Catnapem. I to, co zostaje tam powiedziane, jest mocne i ciężkie. Okay. Hey, Theo. How you doing, bud? Normally I'd have Dr. Sawyer do this, but he's, out, let's say. So you got me until they find his replacement. First off, congrats. This is officially your fourth year in your new body. And you've made some real progress, pal. I was told that when you and the other smiling critters, you know, Dog Day, Picky Piggy, yada yada yada, were added into play care, that you weren't really getting along too well with the kids like everybody else was. But look at you now. The kids love you. And that red smoke, I mean, that's fantastic, isn't it? Is his, voice thingy still broken? Broken!
Theo, nobody's gonna save you. This prison is where you belong. We'll let you out here and there to go see the kids in play care, but your home is here. And as for the prototype, his home is in the labs. This is your life now. Get used to it. Wow, to zdecydowanie było mocne. I zdaje się, że to właśnie ta wypowiedź najbardziej obrazuje, jak bardzo obsesyjny na punkcie prototypu jest Catnap. Sam chapter 3 oferuje także kilka innych taśm VHS, które mówią trochę więcej takich rzeczy, aczkolwiek zostawimy sobie to już na jutrzejszy film, który koniecznie musicie obejrzeć, więc wpadnijcie na kanał jutro, mniej więcej o tej samej godzinie. Jednocześnie w tym samym miejscu w Playker jesteśmy w stanie odnaleźć celę, w której Catnap najpewniej był przetrzymywany. Jest to pokój w lochach, w którym chociażby znajduje się wiele pluszowych głów Catnapa oraz wielkie leże, na którym ten najpewniej się znajdował. To właśnie tam Playtime przetrzymywało go i pewnie wypuszczało go stamtąd od czasu do czasu. I najpewniej dokładnie w tym miejscu przeprowadzony został wywiad, który usłyszeliście chwilę temu. Jest to mocne. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co wy sądzicie o chapterze 3. My słyszymy się jutro w kolejnym, bardzo grubym filmie, więc koniecznie bądźcie tam, bo będzie naprawdę mocno. I wpadnijcie na mojego Instagrama, linka macie w opisie.